Francja płonie, podpalana przez nastolatków. W zamieszkach uczestniczą głównie osoby w wieku od 14 do 18 lat, a zdarzają się nawet dwunastolatkowie. Zmawiają się na mediach społecznościowych, podpalają budynki, samochody, rabują sklepy i walczą z policją. Czy podobne wydarzenia możliwe są w Polsce? Czy nastolatki zrobią rewolucję? Czy pokolenie Z i pokolenie Alfa przewrócą porządek świata? Cezary Kłosowicz, Iść pod prąd na żywo, zapraszam. Witajcie, wielmożni widzowie, i witam w studiu naszych gości. Anna Kopeć, nasz wydawca. Dzień dobry. Nawet dzień teraz państwa. Można być twórcą. Ja, ale teraz to w innej roli jest. Nie. Ona tu tak... Ania, mama, edukatorka domowa, edukatorka gwiazda domowa, telewizyjna. Tak. O, no, dzisiaj już syn zdał kolejny egzamin, znaczy końcowy, czyli już matka studenta, także coś wie o tych sprawach. Nawet dwojga. Studentki, tak. I pastor Kościoła Nowego Przymierza, Paweł Chojecki. Też doświadczony. Rodzic, dziadek i redaktor naczelny telewizji Iść pod prąd. Dzięki za przedstawienie, witajcie. A mówię wielmożni, bo wiele możecie, gdyż znowu w czerwcu 1000 gitar zagrało. To już dziękowaliśmy i w sobotę, i w niedzielę. Jeszcze raz dziękujemy i pewnie będziemy jeszcze dziękować za kolejny miesiąc wsparcia telewizji Iść pod prąd, bo ten program istnieje dzięki waszemu właśnie wsparciu, także finansowemu. Dziękujemy i przechodzimy do tematu. Dziś jeszcze będziemy gościć prawdopodobnie jeszcze jednego gościa zdalnie, profesor Mariusz Jędrzejko, ale to za chwilę, a na razie porozmawiamy w tym gronie. Francja płonie, to takie tytuły są już od wielu dni. Pretekstem było zastrzelenie przez policjanta nastolatka, który chciał uciec od kontroli drogowej, 17-latka. No, na nagraniu widać, że faktycznie próbował uciekać samochodem. Wybuchły zamieszki. No, jakby zamieszki we Francji nas początkowo mało dziwią czy ekscytują, bo tam strajki i tym podobne rzeczy są dość powszechne i samochody płoną w każdego Sylwestra. Rewolucja kamizelek, znaczy tam, czy tak, ten protest kamizelek też był niedawno, tak taki dalej. Socjalny, nie? Ale teraz te zamieszki jednak są jakieś inne. Po pierwsze, no, płoną nie tylko samochody, ale i budynki, i to przeróżne, kilkaset przynajmniej w całej Francji, biblioteki, szkoły, kościoły. Nawet protestanckie też, nie? To już wiemy. To raz. I dwa, jak donoszą media francuskie, większość tych, którzy uczestniczą w zamieszkach, to osoby w wieku 14 do 18 lat, a zdarzają się nawet dwunastolatkowie. Do tej pory w podobnych wydarzeniach no to zdarzali się nastolatkowie, no ale bardziej dwudziestolatkowie, coś takiego. Teraz nastolatkowie. Mówi się, że szczególnie teraz w Polsce tam polityczna dyskusja, że to przez imigrantów i tak dalej, no ale imigranci są w różnych krajach przeróżni, no i w Polsce jest też wielu imigrantów. Takich wydarzeń jakoś akurat nie ma. Czy to jest efekt zmiany pokoleniowej? Czy tak byście ocenili, że to pokolenie teraz tych nastolatków jest tak bardzo inne od tych wcześniejszych? No, ja myślę, że coś może być na rzeczy i rzeczywiście, że to jest takie pokolenie, które no, nam się trochę nawet, ja z niepokojem patrzę na to wszystko, że nie śniło mi się o czymś takim, że jednak kiedyś no, dzieci były pod jakąś kontrolą rodziców, a teraz już widać, że są samowolne i właśnie jak tu widzieliśmy na zdjęciach, no rzeczywiście to wygląda na dwunastolatka ten chłopak, który tam biegł.
I coś tu się dzieje niepokojącego. Ja nawet pamiętam właśnie jakiś czas temu w marcu właśnie w Interii taki artykuł czytałam o takich gangach na Ukrainie, że właśnie władze ukraińskie tutaj oskarżały Rosjan akurat w tym wypadku o próbę właśnie eksportu nietypowego zjawiska nastoletnich gangów inspirowanych japońskimi filmami anime. I właśnie taki artykuł się ukazał na Interii. Trend z Rosji rozlewa się na ulicach Ukrainy. I to były gangi młodzieżowe, tam ich takim rozpoznawczym znakiem był pająk, czarny pająk. Oni się tam jakoś nawet ubierali charakterystycznie, że jakieś czarne bluzy, spodnie w kratkę i właśnie i umawiali się po to, żeby się tam bić. I to najpierw w Rosji się pojawiło, a później właśnie przez internet, przez komunikatory internetowe rozlało się także w Ukrainie właśnie. I nie dość, że właśnie Ukraina oni była... Oni się atakowali kogoś, czy się bili? Nie, między sobą. Umawiali się na takie ustawki tak zwane. No to jeszcze powiedzmy tak. Znaliśmy. No może nie wśród takich nastolatków najmniejszych. No tak, tylko ale... wybierali takie miejsca typu centra handlowe, tak, gdzie tak. Wiesz, ludzie z dziećmi przychodzą. Tak, kiedyś ustawki, no to gdzieś, tam w lesie, na łące. Ewentualnie były zamieszki na stadionach, ale to jeszcze inna rzecz. Tak. I właśnie, że to była też, tu Ukraina była pogrążona w wojnie i miała problemy związane z atakiem Rosjan na ich kraj, a tutaj jeszcze dodatkowo nastolatki właśnie zaczęły mieszać i właśnie umawiać się na te ustawki, co jeszcze policja musiała się tym zajmować, zamiast właśnie, mówię, zajmować się tym, co było ważniejsze, więc to jest, no, widać, że jest jakiś trend i właśnie, co ciekawe tutaj, inicjatorami tych właśnie rozwoju tej subkultury pochodzącej z Rosji było dwoje nastolatków, 15-letnia dziewczyna i 14-letni chłopiec. No to... To już... oni tak sobie to wymyślili? Że to... Znaczy oni tak właśnie tak, skądś tam... Tak promowali. Tak, zaczęli to promować, zaczęli właśnie organizować te grupy, spotkania tutaj głównie to chodziło, że oni się tam przez komunikatory właśnie internetowe umawiali, nie? Czyli jakoś nastolatki, powiedzmy, z tego pokolenia by wnikało, mają ochotę się... jakoś wyszaleć. Tak, agresję. Tak, rozerwać, kiedyśmy mówili, ale to o terrorystach. A teraz zobaczcie, pojawia się pokolenie dzieci, ale no to już dzieci w tym wieku mają na tyle siły fizycznej, że mogą krzywdę zrobić, szczególnie, że korzystają z tak zwanych koktajli Mołotowa, z jakichś petard tych wystrzeliwanych, takich fajerwerków. No, jest dużo filmów, tak, z fajerwerkami. Także to jest ich taka podstawowa broń. A już tam, no, gdzieś rabunki, sklep z prawdziwą bronią, to w Marsylii się już też zdarzyło, także nie zdziwiłbym się, gdyby... No, wsiadają do samochodów, do motocykli. No tak, 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 także dalej, tu widać, że ten stary świat rzeczywiście idzie w odstawkę i przestrzegałbym przed myśleniem, że to się dzieje tylko we Francji. I też przestrzegałbym przed myśleniem, że to się dzieje tylko w kulturach imigrantów, szczególnie z Maghrebu, z państw muzułmańskich. Rzeczywiście to tam jest najwięcej, rzeczywiście tam się, można powiedzieć, zaczęło, ale przecież... No już są w Szwajcarii. No właśnie o tym chcę powiedzieć, że wcześniej przecież w Stanach Zjednoczonych, w czasie wyborów Trump-Biden, te wszystkie rewolty, przejmowanie centrów miast i tak dalej, no to trudno muzułmanów o to oskarżać, bo to robili w dużej mierze wychowankowie już kultury, powiedzmy kultury, no to tu trochę źle brzmi, wychowani w Ameryce, o tak może powiedzmy, to co się działo parę lat temu w Stanach Zjednoczonych. Mamy też polskie przykłady. Zobaczcie, to jeszcze oczywiście nie jest to samo, ale jakiś pociąg stojący na bocznicy został zdewastowany i ogromne straty, to zdaje się gdzieś pod Poznaniem. W Lublinie to już nawet gazety piszą, że właśnie takie, no, grupy 12-14-latków terroryzują, niszczą tam Park Saski i takie różne rzeczy. Także widać, że to nie jest tylko specyfika
Francji nie jest tylko specyfika środowisk imigranckich. No, widzieliśmy w Polsce też różne te nastolatki robią filmiki, jak kogoś pobiją, no w Zamościu całkiem tragedia, ale i w innych miejscach. Że widać, że to pokolenie, jak zacząłeś wstępem, ono jest jakieś inne. Ono jest jakieś inne. I ja bym nie winił nawet tego pokolenia, bo za wychowanie dzieci odpowiedzialni są rodzice. Nie państwo, nie Czarnek, nie szkoła, tylko rodzice. Prezydent Macron powiedział, obowiązkiem rodziców jest zatrzymanie ich w domu, dlatego ważne jest, aby wszyscy mogli mieć pewność, że odpowiedzialność rodzicielska będzie wykonana. Kraj nie ma ich zastępować. Zobaczcie, że jeszcze niedawno mówili, że nastolatek może, czy nastolatka, decydować o zabiciu swojego dziecka, nie? Bez wiedzy rodziców. Teraz we wszystkich tych krajach europejskich, zachodnich, no jest nacisk, żeby dziecko bez wiedzy rodziców mogło płeć sobie zmienić. Chociaż gdzieniegdzie się wycofują. No ale ja tylko mówię, jaki jest lewicowy czy komunistyczny trend, żeby, zobaczcie, na dzieci, które jeszcze nie mają rozwiniętego systemu ani intelektualnego, ani psychicznego, a już na pewno nie społecznego. Przecież kiedyś mówiło się, że no, dojrzałość społeczną, czyli świadomość konsekwencji społecznych, nie osobistych, no bo to, że jak dotknie tam prodiża czy kominka rozgrzanego i to będzie bolało, to się tam mój syn uczył, jak miał, nie wiem, 5 miesięcy czy tam 6, nie? To już szybko, raczkował. Nie? Tak, raczkował, nie? Także to się da nauczyć. Czarek, potwierdzasz. Też się nauczyłeś, coś nie? Kojarzę, no. Ale już takie bardziej złożone, jak mój czyn wpływa na klasę, na społeczeństwo, na rodzinę i tak dalej, no to tego nawet nastolatki jeszcze nie mają. Jeszcze 12-13-latki niekoniecznie zdają sobie sprawę z konsekwencji społecznych swoich czynów, czyli jak to na rodzinę zadziała, na rodzeństwo, na ojca, matkę i tak dalej. A tym dzieciom te środowiska, które dzisiaj biją na alarm, że Francja płonie, tym dzieciom kazano podejmować bardzo, bardzo dorosłe decyzje. I do tego jeszcze rodzice nie zaprotestowali. Rodzice przyjęli ten model, że to szkoła i państwo i internet będą za nich decydowały o tym, co robią ich dzieci. No i potem, kiedy już to dziecko zbuntowane przez szkołę, przez państwo i przez internet, nie, tak można mniej więcej tak by to pokazać, szkoła to też rówieśnicy, nie, tak szerzej, nie mówię, że nauczyciele mają taki cel wprost, ale ten system szkolny, no tak działa i tyle, nie, dzisiaj. Potem ci rodzice dostają takiego, no już trzeba nazwać rozwydrzeńca, tu taki film, czekajcie, na pewno mi pomożecie, taki straszny film o takim małym rozwydrzeńcu. Synalek? Synalek, chyba tak. Chyba to tak. Sobie obejrzyjcie w ramach, że tak powiem, tego zastanowienia nad tym buntem dzieci, który, rewolucją dzieci, która... Z aktorem, który też grał Kevina. Tak, dokładnie. Właśnie, tak. I on taki sympatyczny niby tego, a tu gra straszną rolę. Synalek, znajdźcie sobie, rodzice, jak jeszcze nie jest za późno, znajdźcie sobie film Synalek i obejrzyjcie. Ale to sami, bez dzieci. Sprzed rozpoczęcia pokolenia Z w ogóle. No to ja właśnie o tym mówię, że wiecie, to nie ma, my nie odkrywamy Ameryki żadnej, nie? Tu i twórcy kultury potrafili już zrobić ten film, to jest mocno pod prąd. My mówimy o tym od tam 30 lat, powiedzmy, nie? Mówiłem, jak Ania tutaj z Radkiem była prekursorką edukacji domowej w Polsce, nie? We wszystkich telewizjach zawsze 1 września, no to przyjeżdżali do państwa Kopciów, nie? Robić tam jakieś programy, wywiady i tak dalej. Dzisiaj, no to już jest dość popularna forma, tylko że przypominam, że myśmy mówili o tym w 2006, 2005, 2007, roku, czyli dużo, dużo lat temu, a ja to sobie... że już studiują. Tak. No właśnie. A ja sobie tu jeszcze Biblię otworzyłem, bo ktoś powiedział to dużo, dużo wcześniej, nie? To czytam sprzed 2000 lat, ale to jest jeszcze wcześniej. Powtórzenie. 6 rozdział listu do Efezjan. Zwróćcie uwagę, bo początek będzie się wam wydawał, co tam gada, wszyscy to wiemy. Ale poczekajcie do końca, zobaczcie. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę swoją. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. I tu pauza, z jaką obietnicą?
Jest dalej. Biblia naprawdę odpowiada, stawia pytanie i odpowiada. Efezjan 6, rozdział 3, werset. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Zobaczcie, tu nie ma o jakichś duchowych obszarach. Nie ma o niebie. Nie? Tu jest o ziemi. Aby ci się dobrze żyło na ziemi, dobrze w tym najlepszym rozumieniu dla wszystkich i długo. Nie? Te nastolatki nie pożyją długo. Ich ryzykowny tryb życia, tak jak na tego nastolatka, co w tym żółtym samochodziku na polskich numerach sobie hojraczył, już się zakończyło. Nie? No a teraz jest niebezpieczeństwo, że oni zakończą naszą cywilizację. Jeszcze można by powiedzieć też o takim, że właśnie, że w dobie internetu oni właśnie często ulegają jakimś bezmyślnie modom, nie? Że właśnie nawet w tym artykule to jest, że właśnie, że to była moda na coś, nie? Właśnie na tego Redama, bo to jest jakiś tam bohater Redana, tak, anime. I że widać, że oni nawet dla mody zrobią takie rzeczy, że przekraczają granice właśnie takiego właśnie, jak, czyjaś niezależność cielesna właśnie, że ktoś... To właśnie na tym polega, tak, że tak. Człowiek dorosły dla mody pewne rzeczy zrobi, tak. Nie? Szczególnie kobiety, a dzisiaj to się... Dzisiaj kobiety znormalniały, a chłopy różne tak. Rzeczy dla mody robią, ale to inny program o zniewieścieniu populacji męskiej. A dzieci mogą nawet się zabić dla mody. One nie mają świadomości konsekwencji swoich czynów. One jeszcze myślą, że to jakaś zabawa, że to się cofnie, albo że się zobaczy, jak to będzie i później wszystko wróci do normy. Nie. No właśnie dlatego siły zła, komuniści i piekło, bo to tylko tak można powiedzieć, tych, którzy właśnie popchnęli do przepaści pokolenie tych dwunastolatków. I rodzice, jeśli się dzisiaj nie obudzicie, to wy będziecie płakali, a cywilizacja spłonie. Tyle. No, ale powiedzmy, moje pokolenie też się bawiło, nie wiem, w Supermana, czy w Czterech Pancernych nawet, czy w Zorro, no ale nie wybijaliśmy szyb w sklepach i tam nie skakaliśmy z przepaści, żeby tam sobie, no, powiedzmy, teraz że nie mieliśmy jak zrobić sobie zdjęcia, to może inna rzecz. No, jak ta granica się przesunęła? Co się stało, że teraz jest jeszcze ryzykowniej? To nawet ten makaron nie tam coś dobrze powiedział, że rodzice. Że wiecie, że fundamentem cywilizacji jest wychowanie dzieci przez rodziców. Jeśli w to miejsce wstawimy państwo, szkołę, organizację jakąś tam pozarządową, cokolwiek, to cywilizacja musi upaść. Dlaczego? Dlaczego to tak się musi stać? Bo Bóg tak powiedział. Rozumiecie, to nie jest zdanie socjologa, pastora, moje, twoje, nasze. To Bóg powiedział. Chcesz, żeby ci się dobrze żyło na ziemi, to musi być porządek w rodzinie. Boży, normalny, tradycyjny, czy konserwatywny, jak chcesz, tak zwyczaj chrześcijański, no każdy niech tam nazwie go jak chce. Jeśli nie będzie tego porządku w rodzinie, no to najpierw zaatakuje to rodzinę. Będzie płakał ojciec i matka. A potem następni. A potem ci nastolatkowie mówią, a to spróbujmy się z policją. No, dokładnie. Matkę z ojcem jużśmy wygnali z domu prawie, że siedzą zamknięci w sypialni i pytają, czy mogą do kibla pójść. To teraz zobaczmy, czy nam się to uda z policją. No i właśnie próbują. I policjanci spieprzają. To kiedy to się stało? Kiedy to się przerwało? Które pokolenie tam nie przerwało to posłuszeństwo rodzicom i dlaczego? Czy to możemy jakoś zobaczyć? To jest, myślę, że no, tutaj mamy właśnie efekt tego bezstresowego, niestety, pokolenia wychowanego właśnie na tym micie bezstresowego wychowania. No nie? I to już myślę, że to już wyrośli rodzice właśnie w tym takim micie i że tutaj ojej, dziecku trzeba wszystko podać, nie można go właśnie w żaden sposób tam negatywnie w jakiś sposób powiedzieć mu, że źle robi w ogóle, bo to do tego się sprowadzało. To nie chodziło o to, żeby jakieś, nie wiem,
nie wiadomo co robić, to chodziło o to, że nawet już dziecku nie można powiedzieć, że źle robi. Źle robi, dokładnie. I myślę, że to już rodzice dali się oszukać, no tak trzeba to nazwać wprost. Czyli, przepraszam, wasze pokolenie. Tak, nasze pokolenie. Myślę, niestety nie odrobiło tu właściwie lekcji. Myślę, że też taki pęd za pieniądzem tu też dopomógł, no bo właśnie rzeczywiście no, ludzie zaczęli się wreszcie dorabiać po komunie, no wreszcie mogli zarabiać jakieś sensowne pieniądze, właśnie, nie wiem, domy kupować, jeździć na wakacje. No i trzeba to jasno powiedzieć, dzieci przeszkadzają w karierze. No tak, tak. Dzieci dokładnie. Przeszkadzają w karierze, czyli jeśli mamy z jednej strony możliwości duże dosyć rozwoju kariery, to mówimy właśnie o latach 70., 80., na Zachodzie, nie? Rzeczywiście boom gospodarczy, różne takie rzeczy. Z drugiej strony państwo mówi, a to my się zajmiemy waszymi dziećmi, a wy róbcie karierę, nie? W komunizmie no to było kobiety na traktory, dzieci tam do szkoły, do przedszkola i tak dalej. No a na Zachodzie to musieli bardziej podstępnie zrobić, nie dekretem Stalina, tylko właśnie mamieniem, propagandą, pokazywaniem pewnych wzorców, nie? Że kobieta to już nie matka, wierna żona i tak dalej, tylko jakaś wyfiokowana seksbomba w bikini, nie? No to no, tak. No i wiecie, no, człowiek reaguje na takie bodźce, no i większość ludzi, szczególnie o niższym, że tak powiem, niższej zdolności do przewidywania, no po prostu kupiła ten świat. A tych komunistów tam i też Rosjan gdzieś tu wprowadziliście, to gdybyśmy głębiej poszperali, to można powiedzieć, że już w latach 30. komuniści myśleli, jak to zrobić. Tylko no wtedy świat był w miarę poukładany, ale komuniści już tak myśleli, słuchaj, Stalin, to mówił ten Gramsci na przykład do Stalina, czy mówił, no oni tam, ten siedział w włoskim więzieniu, nie, i tam przemawiał do Stalina, w sensie przez swoje książki czy artykuły, nie, ale słuchaj, Stalin, ty chcesz podbić świat tymi swoimi tankami, nie, to tak jak Putin durny, no to teraz wiecie, co się dzieje, nie, że już nawet jego ci generalissimusy te już się już ze smyczy zerwały i wszyscy już mu tam się do gardła rzucają, a Ukraina zwycięża, nie? No także to Gramsci mówił do Stalina, słuchaj, ty tymi tankami, to ty w ogóle nie wyjeżdżaj, bo oni cię czapkami nakryją, ten Zachód. Jak tylko ich zdenerwujesz, to cię rozniosą na strzępy, nie? A Stalin mówi, nie, co by tam mieli roznieść, nie? To nie tak trzeba zrobić, Gramsci tłumaczy. Ty nie atakiem wprost, bo zawsze się Zachód obudzi, a jest potężny gospodarczo, my komuniści to możemy im tam sznurowadła, nawet postronki możemy im zrobić ze słomy i ty tyle. Oni nas technologicznie przewagą, hartem ducha nas po prostu rozniosą, nie? To Gramsci przynajmniej trochę miał oliwy, czy tam oleju we łbie swoim, w przeciwieństwie do Stalina czy Putina. I on mówił jasno, my musimy dokonać przewrotu ideologicznego na Zachodzie. Koniec z chrześcijaństwem. Szczególnie z tą wersją protestancką, bo z katolikami się dogadamy. Przecież mają teraz papieża komunistę, papieża Putina, także to nie może być Biblii w wychowaniu Zachodu. Trzeba oderwać ludzi od Biblii. To jest podstawowe nasze zadanie. Jak oderwiemy ich od Boga i Biblii, to później wszelkie głupoty im sprzedamy. No nie? Jak widać, zadziałało. I ten plan Gramsciego, on początkowo, nie, my tankami, my w period tam za Rodinu, za Stalinu, nie, że tam wygramy, nie. No ale w latach 50. to już wiedzieli, szczególnie jak Amerykanie piersi bombę i tak dalej, nie? Kiedy szczególnie dostali manto w Wietnamie, to stwierdzili, że konfrontacja militarna z Zachodem to jest zawsze przegrana. To jest zawsze przegrana. Nie? Tyle się przynajmniej nauczyli kacapy. Nie? I zrobili rewolucję lat 60., ten 68. Tak, to też mieliśmy we Francji 68 rok, tak? No, ale to jednak byli studenci, nie? No tak, tak, tylko że studenci, jakim, że tak powiem, siano, mówię o trawce, nie? Wyżre mózg, nie? To oni już jak wychowają swoje dzieci? No właśnie tak. To jest proste, że to jest owoc przesunięty w czasie buntu sprowokowanego przez komunistów, to przecież i wielu ludzi o tym mówi, nie tylko właśnie Gramsci, to później przecież ten Bezmienow, nie, zobaczcie sobie jego wykłady, to on to mówił. No w 60-tych latach KGB przyjęło taktykę Gramsciego, żeby oderwać od korzeni biblijnych, chrześcijańskich, protestanckich, oderwać Zachód. I wtedy już im wszystko wmówimy. Wtedy oni są nasi.
wtedy manipulujemy jak chcemy, nie? Ja jeszcze bym dodała, że teraz właśnie to jest też to pokolenie wychowane na tej ideologii ekologii właśnie, że wszystko ma być eko, no i właśnie coraz, no nawet weźmy Gretę Thunberg, która no, była dzieckiem i już była stawiana jako właśnie wzór tutaj wojowniczka o środowisko i co tam jeszcze. Tak, wagary dla klimatu i tak dalej. O, dokładnie. I myślę, że to jest właśnie, było pokazywane jako pewien właśnie wzór model do naśladowania. Ta, tak. Ta, bunt przeciwko tak, głupim starym. Dorośli ją tak. No, dokładnie. No to dlatego mówię, że to jest wina nie tak, za mądra rodziców. Była tak na to, no ale... Tak. Wina dorosłych, rodziców i wszystkich. I tak myślę, że no to jest właśnie to, że później oni już nie mają granic i już nie wspomnę o tych jakichś akcjach właśnie, które też robią nastolatki, jakieś właśnie tam ratowania planety przed właśnie, no, chcą powstrzymać planetę, nas, żebyśmy nie ale tu przynajmniej wydobywali mają jakiś tam cel, bo no, możemy się spierać prawdziwy czy nieprawdziwy, mhm, czy słuszny, ale w ich mniemaniu słuszny, no, ratowanie świata. No ale Czarek, to, sam... To coś innego niż plądrowanie sklepów i hej, palenie. Tam, no. Ale no to czym to się różni? W zasadzie nie tak zdaniem, bardzo. Nie chodzi tak o to, że ich jest inicjatywa już teraz. A, ich jest mądrość. Rozumiem, ich tak, jest inicjatywa, tak, no ale tu... Tu jednak cel mają przynajmniej w swoim mniemaniu słuszny, no a tutaj to no, ale widziałeś, nie ma za bardzo celu. Czarek, widziałeś na własne oczy, jak PiS organizował konferencję klimatyczną w Katowicach, zdaje się, nie? Ileś tam, 4-5 lat temu, nie? 2018? Czekaj. 18 to był rok, to 5 lat temu, mhm, nie? PiS organizowało taką eksterytorialną, bo tam tłukli dziennikarzy, wiecie, takich, którzy zadawali mądre pytania, ta służba ONZ-owska ich tam pacyfikowała, a PiS eksterytorialnie oddaliśmy terytorium. I tam była ta młodzież ekologiczna, nie? Czyli ta, co mówisz, że oni tak chcą ratować, tacy dobrzy, serduszka mają takie. Jak był Xi Jinping, nie? Czy tam jego książka, czy chińska delegacja, która zatruwa, że tak powiem, większość świata, nie? No to oni bili brawo i hej, Mao i Stalin żyje nam wiecznie i tak dalej. Kiedy wystąpiła delegacja amerykańska, zrobili tumult. Sam widziałeś na własne oczy. Jak najbardziej. Jak najbardziej. No to widzisz, że to absolutnie oni nie są o jakimś gołębim sercu i opiekują się ja tam nie kotkiem. Ja mówię, że oni są łagodni i cwaniali, tylko mówię, no, że przynajmniej mieli... cel w swoim mniemaniu, jak, no mówię, ratowanie świata, no to... Ich cel jest prosty. Zniszczyć Stany Zjednoczone i cywilizację zachodnią. I oni od, że... razu, od razu poniali to. Zobacz, że im nie trzeba było mówić, że jak delegacja amerykańska, która zrobiła najwięcej, jeśli chodzi o czystość planety, o obniżenie emisji, tam filtry, wykorzystanie, najwięcej, to w ogóle nie ma, to nie ma w ogóle o czym gadać. Zaczyna przemawiać przedstawiciel amerykański, oni wszyscy na komendę się rzucają normalnie jak wściekłe psy. Kiedy właśnie wiemy, że... To już jest komunistyczny tak owoc. Oni kto wiedzą, na... kogo tak mają atakować. A te kotki, planety, to w ogóle nie ma znaczenia. Źli są imperialiści amerykańscy. Dokładnie. A kto tyle jest największym trucicielem, jak nie Chiny właśnie? Kto najbardziej zatruwa środowisko? No tak. Czyli rewolucja lat 60. A jeszcze mówiłeś, że te czołgi, mi się wydaje, że czołgi się jednak przydały, bo no to było takie pierwsze uderzenie, które, czy te dwie wojny nawet, oderwało ojców od dzieci. Matki też, no bo matki musiały do zastąpić pracy, ojców w pracy. Fabryka. Więc ta ciągłość pokoleniowa się zaczęła masowo, nie tak jak w poprzednich wojnach trochę, ale tutaj masowo zrywać w tych krajach Europy. Żeby móc żyć normalnym życiem, budować rodziny, uczciwie realizować swoją misję, móc też głosić Ewangelię, to w listach apostoła Pawła z kolei do Tymoteusza mamy jasno pokazaną modlitwę za, w pierwszym liście za rządzących i tam, abyśmy ciche i spokojne życie mogli wieść, bo to da możliwość głoszenia Ewangelii. Nie? Tak już interpretuję ten fragment. To jest tam drugi rozdział, zdaje się, czwarty czy piąty werset. Możecie sobie to sprawdzić. Czyli mamy przepis na dobrą przyszłość. Nie? Jeden to pokazałem z rodziny, drugi z poziomu państwa. Wojna z kolei jest zawaleniem się każdego systemu.
Kiedyś wojny toczyły tylko oddziały, wiecie, takie tam rycerzy, jakichś najemników i tak dalej. Niekiedy tam splądrowali jakiś tam obszar, ale zwykle życie toczyło się w miarę normalnie. A no, rozwój technologii, to już koniec XIX wieku, ale wojny światowe, początek XX wieku, no to pokazały, że praktycznie nie ma już nie wojny. Wszystko jest wojną, nie? Od produkcji pończoch do produkcji samolotów, wszystko jest wojną, nie? I każdy w tej wojnie uczestniczy. Czy dalekie zaplecze, czy dzieci, czy kobiety, czy no, żołnierze, nie? To pokazały wojny pierwsza, a szczególnie druga. Nie? Dzisiaj generał Spalding no, napisał taką książkę, nie? Niewidzialna wojna, że nawet już praktycznie ta wojna nie, że no, ogłaszamy wojnę, teraz dzisiaj będzie wojna i tam niech będzie wojna światowa, totalna, ale wiadomo, że ona się teraz zaczęła i teraz trwa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zaczynaliśmy nasze programy, 2016 rok. Ja mówiłem, przecież druga wojna światowa się absolutnie nie skończyła. To część mędrków się śmiała, ty głupi ten pastor, nie? Bo to generał Spalding w tej książce to pokazuje. Komunizm nie został dobity, tak. Nawet w ogóle wyszedł prawie że zwycięsko, nie? To Polaków nie było na defiladzie w Londynie, a komuniści byli, tak. Nie? Czyli wyszedł zwycięsko z II wojny światowej i zaczął swój marsz, żeby podbić świat. No to jest konsekwencja II wojny światowej. Prokuratura w Lublinie, no to mnie oskarżyła, że ja nawołuję do wywołania wojny z Koreą Północną. Też myślą, że pastor głupi, a oni nie wiedzą, że wojna trwa z Koreą Północną. Jest tylko rozejm zawarty. No ale to już to farsa mojego procesu, to sami możecie zobaczyć. Tam słyszałem, że na Facebooku tam ta moja mowa, tam dość dobrze, także możecie podać ją dalej. Tam już 30 parę tysięcy to obejrzało, czyli dużo więcej niż na YouTubie. Także kto z naszych widzów może teraz podać wśród swoich znajomych, to się dość dobrze rozchodzi. Także to jest... że tak powiem, farsa, która się rozgrywa w Lublinie. Jeszcze przygotowujemy, jutro będzie więcej o 18:00, bo z prawnikami spotkanie, co dalej. Wszyscy się śmieli, kiedy myśmy mówili, że wojna trwa, ludzie, my nie czekajmy, że tam wybuchnie, nie wybuchnie. Wojna trwa, mówiliśmy w 2016 roku, nie? Na każdym możliwym polu trwa wojna, nie? Jeszcze czołgi nie ruszyły wtedy. Ale ruszyły inne, że tak powiem, oddziały zbrojne, bo przecież rozmontowanie rodziny, rozmontowanie chrześcijaństwa to jest największy sukces komunistów. Nie tam wysłanie paru czołgów, nie? Ja jeszcze bym dodała, że właśnie, że też tu rodzice też nie odrobili właśnie tej lekcji, że wychowani byliśmy w komunizmie, a jednak no, już nasze wnuki, no, czy dzieci, czy wnuki tego pokolenia wychowanego w komunizmie, no, stało się komunistami z wyboru. I to jest straszne, że widać, że pokolenia po prostu właśnie dziadków, rodziców nie odrobiły lekcji i nie przekazały tego, na czym ten komunizm polegał, tylko po prostu tak, o, skończyło się, no to dobra, lecimy teraz, nie wiem, zajmiemy się teraz zarabianiem pieniędzy albo czymś tam, a w ogóle nie przekazali tej lekcji, żeby właśnie to się nie powtórzyło drugi raz, nie? I to jest dla mnie też takie, no, załamujące, że często nawet w Stanach Zjednoczonych, to ci studenci właśnie, którzy teraz są komunistami z wyboru, no to są właśnie często wnukowie ludzi, którzy uciekali przed komuną do Stanów Zjednoczonych. Ta, to jest i to jest przerażające. Straszne, diabelskie kłamstwo, które na naszych oczach można powiedzieć zdominowało myślenie większości już świata. Nie? To kiedyś tu z profesorem Kobylińskim dyskutowaliśmy o tych tematach i on chyba nie u nas, tylko w jakimś innym artykule powiedział, że, znaczy u nas to mówił, że Watykan już jest skomunizowany, że tam ideologie lewicowe, no to jest normalne, nie? Ale powiedział jeszcze coś, i to chyba gdzie indziej, że papież i Kościół katolicki odwraca się od Europy jako od tego głównego swojego elektoratu na rzecz tak zwanego południa. Nie? To się tam właśnie dzieli bogata północ, biedne południe. Nie? No czyli Afryka, duża część Azji, no i Ameryka katolicka, biedna łacińska. Nie? I że papież i całe to duchowieństwo katolickie już nie myślą o bogatej północy, czyli tam Ameryka, tu Europa Zachodnia, tylko oni chcą, że tak powiem, zyskać przychylność południa. Dlatego
wzięli papieża z południa, z katolickiej Ameryki Łacińskiej, nie? Z Argentyny. I to jeszcze papieża, który otwarcie mówi, że on jest komunistą, że Jezus był komunistą, że Putin to jest dobry i tak dalej, różne takie. Chiny są wspaniałe. Jego taki jakiś parolin, kardynał jedzie do Chin i mówi, jakie to zasługi tam dla, nie pamiętam czego, ale chyba opieki zdrowotnej, nie? Ci, co polują na ludzi, jak wiecie, dzicy gdzieś co zjadali ludzi, to chińscy komuniści polują na ludzi, na organy, już nie jedzą, ale wiecie, sprzedają za ogromne pieniądze na przeszczepy organy. I wysłannik papieża mówi, że oni mają zasługi dla zrównania tam dostępu do zdrowia czy do opieki zdrowotnej, jakieś takie kucypały, nie? Czyli zobaczcie, że Kościół będzie dzisiaj głosił komunizm, bo chce się, że tak powiem, przypodobać z jednej strony komunistom, którzy rzeczywiście zaczynają ogromne postępy robić, jeśli chodzi o pacyfikację całego świata, a z drugiej strony miliardy ludzi, którzy mają im płacić za chrzty, sakramenty i różne rzeczy, są na południu. Na północy już nikim nie zapłaci. Rozumiecie? Mają pieniądze, ale wiedzą, że Kościół kłamie. Większość, praktycznie wszystkie, teraz cały przyrost naturalny to jest poza Europą, czy no Ameryka jeszcze tak, a nawet ten przyrost, co tu jest, no to z imigrantów, właśnie z afrykańskich, tak. Także Europa, można powiedzieć, powoli, ta dawna Europa wymiera w tej chwili. To też jakiś pewnie pokłosie też tych rewolucji kolejnych. Zobaczcie, że stało się to też tematem kampanii wyborczej w Polsce. Nie? Tu mamy dwóch przedstawicieli tej samej opcji. Obrzuca się farbowany lisie. Ty, do prezesa to ty na kolanach, ty! Dziadu Brunner, ty świnio, ty! No tak normalnie Morawiecki przemawia do swojego zwierzchnika. Niedawnego. Przecież on był sługą Donalda. Nie? Pamiętacie jeszcze? Tak. Powiedzą, że normalnie jakieś konspiracyjne teorie spiskowe. No. Przecież Morawiecki był zakochany w Merkel. Cała jego kariera życiowa, to nie do rajda, zrobiona dzięki Merkel w Niemczech. Nie? Jego kariera polityczna, najwyższy urząd, to doradca przy dupa z Tuska. No to jest Morawiecki. On dzisiaj... Mówi, Brunner, ty! Zobaczcie sobie, jest już jego, ale zobaczcie, że problem migracji jest już tematem znowu kampanii wyborczej. No już nawet Donald Tusk jest antyimigracyjny. No właśnie o tym mówię, no nie? Tak, że to najpierw to Tusk jest... mówi, zobacz, tak? Zobacz, Kaczor przyjmuje emigrantów i to z krajów muzułmańskich. Nie? Tuska nie wiedzą, co robić. No teraz nie wiedzą, nie? Ale mówię, jak tu, bo tu zaraz ten przywalił mu zaraz z drugiej Brunner. Strony. Brunner, nie? Znaczy nie, no nie wiem, Hans Kloss, Brunnerowi, czy jak? Obaj służyli Niemcom. Nie? Także może ten Brunner nawrócony, ale dalej Brunner. Mówię do Morawieckiego, nie? Także ja bym z tym Brunnerem, towarzyszu Morawiecki, nie wyjeżdżał za bardzo. Ale zobaczcie, że myśmy o tym mówili... Ulotka taka nasza, który to jest rok 2000, też pewnie 18 albo 19 może początek, pokazywaliśmy, jak PiS na masową skalę przyjmuje imigrantów z krajów islamskich. Z krajów islamskich. Nie mówiliśmy o Ukrainie czy Białorusi, nie? Tylko z krajów islamskich PiS na potęgę. Wtedy nikt nic nie mówił, tylko telewizja Idź Pod Prąd biła na alarm na ten temat. Zobaczcie dzisiaj, nie? Minęło tam 4 czy 5 lat. A nagle to jest temat kampanii wyborczej. Obudzili się, nie? I Tusk atakuje Kaczyńskiego, że sprzedaje wizy, nie? No bo to już będzie handel. Już 130 tysięcy tam, czy 140 tysięcy w 22. Kiedyś nie? W 15 roku mówił Tusk, że nie ma usprawiedliwienia dla ksenofobicznych reakcji na imigrantów. Nie ma. A teraz, ale zobaczcie. No i teraz, po której stronie stanąć, drodzy widzowie? Tusk, który kłamie, czy Kaczyński, który kłamie? Którego kłamcę chcecie? Może można zobaczyć, że linia podziału nie jest między nimi, tylko tak wzdłuż. Obu trzeba, że tak powiem, a my idziemy po wolność. Dlatego mówimy, że już wybór między PiS-em a PO to już nie ma między czym wybierać. O ile jeszcze kiedyś to udawali, że się czymś różnią i nawet ja się trochę na to nabrałem, to dzisiaj widać wyraźnie, że oni się kompletnie niczym nie różnią. Jedynie tylko mają wspólny pęd do koryta i do oszukiwania Polaków, bo jeden i drugi łże. Dlatego
idziemy po wolność. Dlatego Polacy muszą się obudzić i wygenerować, jeśli Polacy mają przetrwać, to muszą wygenerować siebie nową elitę, bo ta się niczym nie różni. Ta to jest kłamca, przygadał kłamcy. I wy możecie być zaczątkiem też tej nowej elity. Zapraszamy do grupy Idziemy po wolność. I jeszcze raz dziękujemy za wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Teraz poproszę o podziękowania od Michała Fałka, a w międzyczasie połączymy się z profesorem Mariuszem Jędrzejko i za chwilę będziemy dalej dyskutować o tych socjologicznych wyzwaniach. Was, drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd, mam dobrą wiadomość. Udało się dociągnąć do 1000 liter. Dosłownie no finisz trwał do ostatnich minut i ta 1000 gitara jest zapisana, także w czerwcu też 1000 gitar nam zagrało. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że nas wspieracie. Dzięki Waszemu wsparciu funkcjonuje telewizja Idź Pod Prąd, nadaje już wiele lat. Jeśli chodzi o kwoty, to tutaj też są dobre wieści, bo na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd płaciliście ponad 135 tysięcy złotych. Dokładnie 135 700 zł, dodatkowo na wsparcie dla Ukrainy ponad 6 tysięcy złotych i na funkcjonowanie projektu tego uniwersyteckiego, Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego wpłaciliście 13 500 zł. Bardzo Wam dziękujemy, gnamy dalej. 997 998 999 i 1000. Udało się. Znowu to zrobiliście. 1000 gitar zagrało w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękujemy Wam. I zaczynamy nowe puzzle na lipiec. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej! I witamy, mamy połączenie z profesorem Mariuszem Jędrzejko z Akademii Humanistycznej. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu, pozdrawiam. My tu sobie rozmawiamy już od dłuższego czasu o tej sytuacji, czy generalnie o tym młodym pokoleniu teraz, wychodząc od sytuacji teraz we Francji. Panie profesorze, chciałbym zapytać, czy ma Pan podobne myśli, że to pokolenie na podstawie tego, co się teraz dzieje między innymi we Francji, ale generalnie, że to pokolenie obecnych nastolatków jest jakoś mocno różne od tych wcześniejszych pokoleń? Co 20 lat każde pokolenie jest różne. Przede wszystkim zmieniają się warunki społeczno-ekonomiczne, zmieniają się polityki. Oni pozostają pod wpływem zupełnie różnych ośrodków mentalnych, intelektualnych, ideowych. Ale tak prawdę mówiąc, to co teraz się stało, to jest wynik, jeśli mówimy oczywiście o Francji, że Francuzom nie udało się zintegrować kulturowo kilku milionów przybyszów, których przyjęli głównie z Afryki. Francja ma takiego kaca moralnego za to, co zrobiła w Algerii, co zrobiła w Maroku, czyli tam, gdzie trafiły wojska francuskie, otworzyła się na północną Afrykę, przyjęła stamtąd wiele milionów ludzi, ale nie umiała im zaproponować tego, co jest istotne z kultury Zachodu. Czyli mając świadomość, że to są ludzie z innego kręgu ideowego, religijnego, nie potrafiła tych podstawowych wartości związanych z demokracją zakorzenić w tych ludziach. Tak prawdę mówiąc, to we Francji
mamy już kompletnie oderwane od rzeczywistości europejskiej nie małe dzielnice, ale obszary, które liczą po setki tysięcy ludzi. Proszę pojechać do Marsylii, to państwo to zobaczycie. No i tym ludziom, nie oferując właśnie tego, co jest istotą kultury Zachodu, nie zaoferowano również integracji ekonomicznej. To, co robią Francuzi, to jest tak, że mówię o Francuzach, którzy przybyli do Europy z innych krajów, to oni nie korzystają z tego całego dorobku ekonomicznego, ale nie tylko nie dlatego, że Francja im nie pomogła to zrobić, ale również dlatego, że oni nie przeszli tego mentalnego przeobrażenia, że trafiają do tej najmocniejszej, najstarszej cywilizacji. To jest w ogóle wielki problem, jak zintegrować młodych imigrantów trafiających do Polski. Ale to nie jest tylko Francja. My w Polsce zaczynamy mieć całe utracone pokolenie, bowiem rodzice tych dzisiejszych 12, 9, 10, a nawet 16-latków uznali, że dzieciom trzeba dać dobrobyt, a kompletnie zapomnieli o dobrostanie, o tym, co to jest wychowanie, co to jest kształtowanie. No i żyjemy w takim tyglu, którego wyniku jeszcze kompletnie nie znamy, a który już jest politycznie wykorzystywany między innymi przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i tak zwanej suwerennej Polski, bo ona z suwerennością Polski nie ma kompletnie nic do zrozumienia. Nie pojmuje na przykład tego, że jeśli w ciągu najbliższych 10 lat nie pozyskamy 2-3 milionów ludzi do Polski, to nasza gospodarka po prostu runie, bo nie mamy przy dzietności takiej w Polsce, jaka jest. My nie będziemy mieli rąk do pracy. Polskie społeczeństwo będzie się coraz bardziej starzało, no ale to jest właśnie taka ta ułomna ideologia oparta na strachu przed innymi. I przecież znam bardzo dobrze profil ideowy państwa stacji. To jest także obawa o was, no bo państwo należycie do tej mniejszości religijnej. Ja należę do mniejszości kulturowo-religijnej. I pytanie jest takie, za ile ja, obywatel polski, ale nie Polak, zacznę się czuć tutaj niepewnie, bo dowiem się, że Polska może mieć tylko jeden nurt ideowy. To, o czym mówicie, to jest dużo szerszy problem, związany również z tym, że całe pokolenie odchodzi od wartości moralnych, staje się takie bardzo hedonistyczne. Ja nie chcę być pesymistyczny, piszę o tym w swoich książkach i to, co napisałem 10 lat temu, się potwierdza. To, co teraz wydaje w książce, myślę, że się również potwierdzi, że niestety mamy stracone pokolenie. Czy w takim razie grozi nam na przykład taki rozwój sytuacji, czy podobny jak we Francji, że tam młodzież całkowicie się zacznie buntować? Nie, coś takiego nam absolutnie nie grozi, dlatego że po pierwsze my nie mamy tak skumulowanych mniejszości narodowych, które są zamknięte, tak jak w Szwecji czy we Francji, ale także już w niektórych krajach Beneluxu, więc nie ma tej kumulacji ludzi, którzy żyją, korzystają z socjalu państwa, ale w ogóle nie dają wkładu żadnego do tego państwa, ani wkładu etycznego, ani wkładu socjalnego, ani ekonomicznego. Po prostu nie mamy ludzi, którzy żerują. Ta wielka grupa mieszkańców Ukrainy, która migrowała do Polski, z tych 3 milionów zostało trochę ponad 1 milion. Zobaczmy, że te panie i panowie się integrują. Ja jestem teraz nad morzem. W każdym miejscu słyszę ten pogłos języka rosyjskiego albo ukraińskiego. Oni pracują, zajmują dokładnie teraz tą niszę ekonomiczną, którą Polacy zajmowali w latach 70. i 80. w Niemczech, we Włoszech, we Francji. Więc, ale oni się jednak do pewnego stopnia integrują. Może nie wszyscy. Jeśli może mnie coś martwić, to tylko to, że znacząca część dzieci ukraińskich przestała chodzić do szkół. To musi budzić jakieś zastanowienie. Ale o takim wybuchu nie ma u nas takiego pokładu. Jeśli ktoś tym próbuje straszyć, to jest po prostu kłamcą, oszustem i próbuje wygrywać na wielkich problemach Francji jakieś swoje demoniczne interesy. No ale tu sam Donald Tusk mówi, że być może planem PiS-u Jarosława Kaczyńskiego jest to, żeby tak dużo przyjąć z krajów islamskich imigrantów, żeby te napięcia już na masową skalę w Polsce się pojawiły, no i żeby Kaczyński dzięki temu mógł jakieś bardziej, no rozumiem, dyktatorskie kierunki rozwinąć.
Panie redaktorze, pan Tusk przyjechał do Polski 3 lata temu. Znacząca część polskiej inteligencji, ale także zwolenników liberalizmu ekonomicznego oczekiwała, że ten polityk, który stał przecież na czele Unii Europejskiej tak długo, przywiezie do Polski wypracowany program budowy nowoczesnego państwa kapitalistycznego, czy to będzie kapitalizm socjalny, jakkolwiek by go nazwać. Tak wszyscy myśleli, a pan Tusk do Polski nie przywiózł nic. On jest wypłukany, jest mierny, jest denny i wielu moich koleżanek i kolegów, którzy są zwolennikami Platformy Obywatelskiej, tej myśli, tego sposobu ekonomicznego myślenia o Polski, są załamani, że taki człowiek kierował Unią Europejską. To jest w ogóle dramat, że on nie stanowi dzisiaj żadnego ideowego, ekonomicznego, ale także politycznego antidotum dla polityki Prawa i Sprawiedliwości. On jest po prostu, używając języka takiego kolokwialnego, absolutnie cieniutki i takie ma zaplecze. To jest po prostu miernota, która nic nie zaproponowała przez ostatnie 3 lata. Ja mówię o tym przybity, dlatego że mam poglądy liberalne i oczekiwałbym, że właśnie taką przeciwwagą dla ortodoksyjnego, katolickiego państwa będzie państwo, które będzie szanowało tradycje chrześcijańskie, tradycje Polski, ale będzie budowało w Polsce nowoczesny kapitalizm. Oni tego nie budują, ponieważ nie dowiedli przez ostatnie 18 czy 20 miesięcy, że mają jakikolwiek pomysł. I to jest moja odpowiedź na fatalne, tragiczne słowa pana Tuska. Wypłukany człowiek. No, ciekawe, bo my troszeczkę bardziejśmy się tam spodziewali po ekipie Prawa i Sprawiedliwości jakiejś dobrej zmiany, powiedzmy, w latach tam 15, no, od 2009 roku. Nawet tak widzieliśmy, że Tusk nie za bardzo sobie radzi z przyszłością Polski. Myśleliśmy, może tu gdzieś jest jakieś zarzewie nowej myśli, właśnie takiej, o której pan profesor powiedział. Pan, ale rozumiem, jest, ale jeszcze tylko dokończę, jeśli mogę. Że pan, rozumiem, startował bardziej z tej drugiej strony, zwolennika Platformy Obywatelskiej, ale spotykamy się razem, mówiąc, że ani jedna, ani druga formacja dla Polski dzisiaj nie przedstawia recepty. Co dalej, panie profesorze? Znaczy, tak, trzeba przyznać, że Prawo i Sprawiedliwość zauważyła uboższą część społeczeństwa i za to należy im się szacunek, to jest pomoc osobom starszym oraz w praktyce nie zrealizowane dobrze 500+, a teraz 800+, ale same pomysły były okej. Dzisiaj zlikwidowaliśmy to, co było rzeczywistym, ukrywanym medialnie ubóstwem około 2 milionów ludzi, którzy żyli na granicy bezpieczeństwa socjalnego, żeby nie powiedzieć mocniej. I za to Prawo i Sprawiedliwość należy się szacunek. Ja zawsze mówię, że to, co jest dobre, to trzeba dobrze ocenić. Problem polega jednak na czymś innym. Otóż ideolodzy PiS uznają, że Polska musi funkcjonować według ich namiaru i według ich konceptu. A to jest nieprawda, dlatego że katolicy w Polsce są mniejszością, bo katolików nie można liczyć po chrztach i po ślubach. Katolicy to są ci, którzy przestrzegają tego, co mówił Jezus, a co jest zapisane w Ewangeliach. Jeśli byśmy na to patrzyli, to myślę, że w Polsce jest około 20% katolików. To mocne. Mocne, ja myślę, że to poniżej dwóch by było. Nie, myślę, że 1/5 ludzi to w jakiś mniejszy albo większy sposób tego normatywu zawartego w dekalogu przestrzega. No wie pan, panie redaktorze, pan też kradł jabłka, nie? Czyli któregoś przekazania pan nie przestrzegał. Ja kradłem truskawki. Wszyscy jak w redakcji tam jesteście, to macie na swoim sumieniu jakieś małe, mniejsze kradzieże, ale to była zupełnie inna perspektywa. Dziecko zabrało jabłko albo śliwkę, nie? A tutaj chodzi o coś innego. Tutaj na naszych oczach tworzy się nowa oligarchia, która zarabia ogromne pieniądze i z tych pieniędzy oddaje swoje czesne
dla ideologii partii oddaje, bo jak nie odda, to natychmiast wyleci i to trzeba nazwać jasno. Zaczyna się budować państwo korupcji politycznej, czyli na prawidłową diagnozę tego, co się stało w Polsce, na pomoc socjalną dla ludzi potrzebujących, nałożyła się dramatyczna patologia. Otóż nie jest prawdą to, co powiedział ostatnio pan Jarosław Kaczyński, że w Polsce za ich czasów nie ma złodziejstwa. Jest, tylko że ono jest inne. Ono jest w cudzysłowie ucywilizowane, schowane, ukryte pod zupełnie nowymi nazwami, czyli zarabiasz ogromne pieniądze, bo ciężko pracujesz, ale natychmiast część swojej rzeczy musisz płacić na kampanie wyborcze, na inne rzeczy. No jak to jest innego? To przecież Maria Jarosz z Instytutu Studiów Politycznych pan przed laty to wyraźnie opisał. To jest korupcja polityczna. Nic innego, tylko że przepięknie ubrana, nienaganna i jeszcze okraszona cudownymi słowami pana premiera. No i jeśli my mamy taką sytuację, to my musimy na to patrzeć również, że nie da się zbudować nowoczesnego państwa, bo przecież państwo w redakcji, ja tak samo, mówimy, to jest też moja ojczyzna. Ja dla tej ojczyzny pracuję. Ja dla tej ojczyzny uczę studentów. Cały czas im mówię, że ona jest wartością najwyższą. Nie ma niczego innego. I nagle mam się dowiedzieć, że to nie jest moja ojczyzna, to pytanie, gdzie ona wtedy jest? I jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie zrozumie, że trzeba uwzględniać także inne koncepty, inne poglądy, że trzeba szukać kompromisu, że to nie może być budowane na zasadzie monologu, to być może, że po tym okresie takich dramatycznych wydarzeń, które mamy teraz polityczne, że w końcu przyjdzie jakieś otrzeźwienie. Ale czy tak będzie, to ja nie wiem. Ja nie jestem politologiem, jestem socjologiem i pedagogiem specjalnym. Ja tylko widzę, bo wie pan, z mojej perspektywy pracy zawodowej, zmianę w Polsce widać bardzo ciekawie. Jak to jest, że w kraju takiego świetnego dobrobytu, w którym coś się dzieje, do mnie, do mojej poradni, do mnie przychodzi coraz więcej alkoholików, ludzi dorosłych. Jak to jest, że jest coraz więcej ludzi, których małżeństwa się rozpadają? Dlaczego? Bo ludzie gonią do dobrobytu, a nie gonią do dobrostanu. Jak to jest możliwe, że ja leczę dzieci elit, a dzieci elit powinny się świetnie uczyć, powinny przygotowywać się do przejęcia pałeczki po swoich rodzicach? I to są pytania, na które naukowiec musi odpowiadać z dużego dystansu. Ja dlatego się wycofałem sobie, stoję z boku, obserwuję to, no i niestety te obserwacje nie przynoszą zbyt pozytywnych myśli i refleksji. No, jeśli mogę, bo tyle myśli pan profesor zawarł, że tu nie nadążamy, ale to tylko dwie wybiorę. No ja już usłyszałem w polskim sądzie i to apelacyjnym, że się na Polaka nie nadaje normalnie. Bo jak krytykuję Kościół katolicki, to tu nie ma dla mnie miejsca i albo emigracja, albo więzienie. Tak można powiedzieć symbolicznie usłyszałem w sądzie. Także to już się dzieje. Nie byłem, ale chcę państwu powiedzieć, że nic bardziej tragicznego dla Polski nie mogłoby się stać, jak uznanie Polski za kraj katolicki. Otóż Polska nie ma żadnego zabarwienia religijnego. Polska była potężna wtedy, kiedy mniejszości narodowe i kulturowe z sobą współpracowały. Chodzi o to, że tamte panie i panowie, pani Pawłowicz, pani Witek, całe to towarzystwo, pan Terlecki muszą zrozumieć, że w tym kraju też był Rej, że był Kochanowski, że w tym kraju był przedstawiciel mojego narodu, czyli Roman Ingarden, że z tego, że z innych narodów mieszkających w Polsce zbudowano Hollywood, że jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie wśród kobiet to jest Maksymilian Faktorowicz, czyli Max Factor. Jak my tego nie zrozumiemy, a będziemy używali tylko jednej wizytówki Polski na zewnątrz, to my leżymy. Dlatego, że narody mają szansę przetrwania wtedy, jeśli rozumieją wszystkie swoje korzenie. A w korzeniach polskich są korzenie ewangelickie, prawosławne, korzenie judaizmu, czyli mojego narodu. I są korzenie katolickie. Polska stoi na wielu filarach, a nie na jednym. Jak będzie stała na jednym, to się przewróci. Po prostu będzie oblężoną twierdzą i się najnormalniej w świecie przewróci. Amen. Panie profesorze, użył pan wcześniej terminu stracone pokolenie. Chciałbym zapytać, czy to pokolenie jest stracone bezpowrotnie, czy da się je jeszcze odzyskać, albo chociaż uratować następne? A jesteśmy w wyśmienitym hotelu, w
którym są rodzice z grupą dzieci. Dziecko rozrzuca jedzenie po podłodze, mama i ojciec nie reagują w żaden sposób. Nic się, nie ma żadnej reakcji. Wychodzą ze stołówki, ojciec używa słowa nazywanego K. Dwóm panom w restauracji zwracam uwagę, żeby nie używali rynsztokowego języka i słyszę od nich nie, że mam odejść, tylko że mam dalać. Przepraszam, nie powiem, nie używam takiego języka. I jeszcze usłyszę taką odpowiedź. My rządzimy. No to wie pan, straciliśmy pokolenie bezpowrotnie, dlatego że to pokolenie nie przyjęło żadnych wartości chrześcijańskich. Nie zakorzeniło to. Nie jest wykształcone, czyta bryki. To są dzieci z internetu. Takie, tak prawdę mówiąc, to jest pokolenie, które będzie sterowane przez właścicieli Facebooka, Yahoo, Google'a, przez TikToka. Oni nie mają żadnej zdolności refleksyjnej. Ja jeszcze raz powtórzę, nie jestem czarnowidzem. Ja dostrzegam w młodych ludziach wiele talentów, ale znaczącą część młodego pokolenia utraciliśmy, dlatego że ich nie wychowujemy. Oni nam towarzyszą, a my nie rozumiemy, że dziecko trzeba wychowywać. Trzeba mu pokazywać świat na tyle, ile naraz rozwija się jego mózg. Na tyle, ile osiągnął poziom rozwoju emocjonalnego, rozumowego, humanistycznego. A my tego nie robimy. My dzieciom dajemy. A jak nie chcą brać, to wtedy zastępujemy to kupowanie. Wszystko kupisz, bo tatuś, mamusia mogą ci kupić. To nieprawda. To jest tragiczny błąd w Polsce. Chcemy właśnie przez to dogonić Europę Zachodnią, a przez to Europę Zachodnią się nie dogoni. Amen. To czy widzi pan, profesor, jakieś światełko nadziei? Czy gdzie by mogło ono być, żeby to pokolenie uratować? Mogę państwu powiedzieć, moi przyjaciele ewangelicy i katolicy mówią, Mariusz, być może, że będziemy musieli żyć na wyspach. Ja to rozumiem, to są takie wyspy, gdzie działa dekalog, gdzie działa system wartości. My z Olą budujemy taką samą wyspę, czyli do tej wyspy zapraszamy kolejnych ludzi, ci ludzie przychodzą, mamy chwilę na czytanie pisma, mamy chwilę na refleksję, na rozmawianie o tym, co jest dobre, co jest złe. To nie jest tak, że jazda w dół trwa aż do samego dna. Nie. Wszystkie rozwoje społeczeństwa jest taka wielka sinusoida. Upadła Grecja, upadł Rzym. Jesteśmy teraz na etapie upadku cywilizacji zachodniej w takim rozumieniu, w jakim my się w tej cywilizacji wychowywaliśmy. I ten upadek jest nieuchronny, ale to nie jest koniec tej cywilizacji. Na tych gruzach powstanie coś lepszego, bo zawsze powstaje coś lepszego. Jest tylko pytanie, jak dużo będzie tych wysp? Ja ich widzę dużo, bo spotykam się z ludźmi właśnie tych dwóch zupełnie dla mnie różnych kultur, czyli ewangelików i katolików, i widzę, że można to zrobić, ale pod warunkiem, że jeśli się mówi o wartościach, to zgodnie z wartościami się postępuje. Amen. No dziękujemy bardzo za ten optymizm. My też próbujemy taką wyspę budować, no środowisko telewizji no, budujecie, Idź Pod Prąd. I mam do was za to wielki szacunek. Mam nadzieję, że jak będę przyjeżdżał koło Lublina, to będę miał przyjemność... Tak, że z przyjemnością państwa odwiedzę i będziemy mogli wtedy z sobą porozmawiać. No trzeba jakiś kontakt nawiązać, jakieś chorągiewki, nawigację między tymi wyspami, no. Bardzo proszę, zapraszam państwa, weźcie kiedyś z sobą kamerę, przyjedźcie do Józefowa koło Rawy Mazowieckiej, zobaczycie najbardziej kolorowe gospodarstwo rolne w Polsce, miejsce przyjazne dla każdego. Moimi sąsiadami są katolicy, oni wiedzą o tym, że jestem Żydem, nigdy nie spotkała mnie żadna nieprzyjemność, nigdy. No my mamy to samo, też przecież wiedzą, no bo tu telewizja, to trudno nie wiedzieć i też nawet tam wysyłają ci, nie, z sądu wysyłają tych, no tam różnych, żeby moją opinię tu, no to sąsiedzi powiedzieli, że mam kryształową opinię, no sędzia tak normalnie... Ja proszę, żebyście nie bał, proszę, żebyś się trzymał i na pewno dasz radę, dlatego że masz wielką wewnętrzną siłę. Dasz radę. No dzięki za zachętę, panie profesor. I do zobaczenia niedługo. Z Bogiem, do usłyszenia. Trzymajcie się gorąco, was pozdrawiam. Dziękujemy. Profesor Mariusz Jędrzejko, dziękujemy i do usłyszenia. Ale dynamiczna końcówka i optymistyczna, także mam nadzieję, że ten optymizm też wam się udziela, mówię o naszych widzach, że jeszcze jest nadzieja, ale ona nie przyjdzie w skali makro. My musimy zacząć od dołu budować zręby nowego społeczeństwa polskiego.
I tu słyszeliście socjologa, profesora, człowieka, który no, teoretycznie to bada, my tak bardziej od strony biblijno-praktycznej, ale zobaczcie, wnioski są bardzo, bardzo zbliżone. Dokładnie, no tak też sobie zapisałam właśnie, że mamy po prostu robić, a nawet zrobić swoje. Tak, robić. Tak. Trochę mi to przypomina ten pomysł profesora Zybertowicza, tylko on miał archipelagi polskości, tutaj już są archipelagi, nie wiem jak to nazwać, normalności. Wyszedł archipelag katokomuny, tak. Bo tu pan profesor Jędrzejko mówił o tej korupcji politycznej, że to złodziejstwo przeszło z takim, że no tutaj tam te karuzele VAT-owskie, takie mafia węglowa i jeszcze inne, przeszło na korupcję polityczną, także za głosy się płaci, nie? I takie różne tam rzeczy, jak bogaci, no to tam ci dostaną 500+, ci dostaną posadę w spółce Skarbu Państwa, no i że tak powiem, ta władza funkcjonuje, ale jeszcze, no tu mówię, mało czasu trochę i myślę, jak kiedyś pan profesor przyjedzie do nas, to więcej o tym porozmawiamy, bo jeszcze jest korupcja katolicka, znaczy w sensie kościelna. Nie chcę powiedzieć kościelna, bo to inne kościoły w tym nie uczestniczą. Przynajmniej, no, mam nadzieję, że te uczciwe kościoły nie uczestniczą w tej korupcji. Uczciwe na pewno nie, bo jak uczestniczą, to już nie są uczciwe. To już nie są uczciwe, nie? Tak, tak, nie powinienem tego dodawać. Kościół katolicki uczestniczy w tej korupcji na bardzo, bardzo wielu poziomach i to wcale nie mówię o funduszu kościelnym, nie mówię o tam dotacji dla Rydzyka, które tam milionami idzie, ale jeden z dziennikarzy, zresztą z twoich stron zdaje się, gdzieś z Jedlicza dziennikarz, zbadał dotacje z Lasów Państwowych. I wyobraźcie sobie, że wyszło mu, że tam, nie wiem, 90, no prawie, że tylko dostają parafie, kościoły, organizacje katolickie no, no nie z 90, Lasów ale najwięcej. No to już tam niech będzie 80. Z tych grup, no tam no. Dużo też... A jakby poszperać, to może by wyszło i 90, tylko wiesz... To jest kwestia, no, że tu dostaje tam jakaś organizacja, powiedzmy, no, ochotnicze straże też dużo dostają. No tak, ale, to tak, to jest też ten element. Tak jak koła kwestia, gospodyń że, wiejskich. Tak, zbadali tylko... to radomskie rejony, no bo to tych nadleśnic jest mnóstwo, no prawie tak, 500, także to jest korupcja, której nie widać, nie? Tak samo w kościele z twojej okolicy, w kościele katolickim, to oni już nawet muszą tam, jak tam te pieniądze dostają, no to muszą tablice, nie? I trzy tablice, tu 300 tysięcy, to milion wyszło tak lekko licząc, nie? A mały wiejski kościółek, nie? I to jest taki sposób właśnie wieloma małymi tak, strumyczkami, tak, których się tak nie zauważy. Tak, bo jakby jednym dużym, nie, tam, że tutaj ileś tam procent jakby budżetu... Centralne idzie, lasy państwowe dały dotacje idzie na kościół miliardy, katolicki ileś tam miliardów. A jak kilkaset ministerstw w kilku, znaczy nie ministerstw, tylko nadleśnictw, każde ileś tam set wpłat małych, dokładnie, no to tak, się tak, rozchodzi. Tak, tak, to jest ogromny sposób, dlatego mówimy, że to jest mafia, która okrada Polskę, nie, o biskupach katolickich. Oni zbudowali ten system, oni są fundamentem tego systemu i oni są opłacani przez ten system. Jak to się nazywa? Widok znajomy ten. No, jak powiem Biblią, wielka Penelopa, nie, czekaj. Wielka patriotka. O. To może, bo nie wiem, czy biletyśmy dzisiaj sprzedali, wiesz, nie? No to nie żart. Sędzia powiedział, jakbym ja sprzedawał bilety na nasze programy, to on by mnie nie skazał, a że nie sprzedawałem, no to... Tarek, szybko sprzedaj. Weź tu szybko sprzedaj. Tutaj widzowie już piszą, że bilety mają. A nie? No tak, to już wiedzą. Ale wiesz, to nic, może nic nie pomóc, bo myśmy powołali na świadków ze 30 katolików, którzy są mi wdzięczni za to, że mówiłem do nich tak ostro i tego, i to ich otrzeźwiło. I tak jak pan profesor opowiadał, że oni są już wybudzonymi tymi katolikami, nie? A sędzia nie chciał ich. Mówi, że nie, to nieważne, bo to zwolennicy Chojeckiego, to co oni mają tu powiedzieć? No. Wojciech pisze super czat właśnie na bilet miesięczny IPPTV w drodze do wolności. Dzięki. Wcześniej też super czat jeszcze z piątku, Damian Stochmiałek. Dziękujemy wszystkim super czatowiczom i innym wspierającym. Oczywiście ja też dziękuję za ten okrągły 1000 osób, które się zameldowało.
No wiem, że jest coraz ciężej, no bo PiS, prowadząc gospodarkę socjalistyczną, a nie, tak jak pan profesor mówił, no jakiś element gospodarki kapitalistycznej, czy coraz więcej elementów gospodarki rynkowej, czyli, że wiecie, no to musi się opłacać, nie? Działalność musi się opłacać. Czyli jak pracuje, to po to, żeby zyskać, a nie żeby jeden, jak to mówił Morawiecki, bo socjalizm to jest jedna ekipa przychodzi na pierwszą zmianę kopie rów, a druga ekipa przychodzi na drugą zmianę zasypuje rów. Dostają miskę ryżu i do domu, nie? No to jest socjalizm, nie? I niestety to buduje ekipa Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry i tak dalej. No a nam zależy, żeby kopać i żeby to do czegoś prowadziło. Nie? Żeby to był jakiś może inwestycja, jakiś może dom se ktoś fundamenty jeszcze wykopie. Pożyteczna inwestycja, pożyteczna, a nie taka, nie? Co się zbuduje i stoi. A najlepiej, żeby to człowiek decydował, jaką a nie urzędnik, nie? No to jest właśnie kapitalizm, tak to rozumiemy. No i myśmy liczyli, nawet podpowiadałem temu PiS-owi w 2000, tam jeszcze nie wiem, 16 roku, takich kilka pomysłów. Oni nawet trochę zaczęli to robić, nie? Bo mówiłem o prawie budowlanym, że trzeba zluzować, że to jest komunistyczny relikt, nie? Mówiłem jeszcze o... Coś tam się wydarzyło. Coś się wydarzyło, ale czekaj, zaraz tego. Mówiłem tam o dostępie do broni, w tym sensie, żeby człowiek mógł się bronić miru domowego, nie? Przynajmniej, żeby tam na jakieś dubeltówki czy coś takiego. No wiadomo, że z tym nie będzie tam latać i to nie jest maszynowa broń, ale no, jak ktoś mu przyjdzie zrobić krzywdę, no to przynajmniej by wiedział i tak dalej. Jeszcze o paru sprawach tam im podpowiadałem, o tym możliwości wycinania drzew na swoim. Oni to nawet zaczęli robić, nie? Że słuchają ić pod prąd, ale jak tylko zaraz tam ekolewactwo zaczęło ich atakować, to się zaraz zaczęli wycofywać. No a teraz z tymi domami niby tam już jest tam 70 metrów czy coś, już nie? Nawet wiem, teraz już ponad 70. Już nawet więcej ponad, ale jednocześnie tyle jest przepisów starych, nie? Które nie zostały tutaj niby taki OSS możesz budować, a tu 15 innych przepisów, że nie możesz, nie? I ten urzędnik tak siedzi teraz i dostaje, może przywalić go, czy nie przywalić, nie? I teraz jak tam kolega, teraz to patrzę, może nie czy przywali. Czy kolega biskupa, czy... No i już będziemy grać w karty, nie? No i to, zobaczcie, dalej jest gorzej, to by trzeba wyrzucić to prawo budowlane do kosza i jakieś proste, przejrzyste dać nowe prawo. A to jeszcze dołożą te świadectwa energetyczne teraz, nie? Później jeszcze jakieś wodne teraz i tak dalej, i tak dalej. To też dronem nad kominem. To mi bliski znajomy opisywał, jak tłumaczył swojej babci, która myśli, że ma lepiej, bo kiedyś za platformy dostawała 1200, to jest taka najniższa ta rolnicza emerytura, a teraz dostaje chyba 1500, nie? No i babcia mówi, no jak ty mówisz, że źle PiS rządzi, jak ja dostawałem 1200 za Tuska, a za Kaczyńskiego dostaje 1500. No toż on jest mój zbawca, znaczy tam dobrodziej, nie? Mamo, za Tuska dostawałaś 1200, ale najlepszy węgiel kosztował 800 zł za tonę. Tu se mogłaś na zimę z jednej renty 1,5 tony kupić mniej więcej, nie? Teraz to se pół, nie wiem, czy kupisz, nie? Rozumiesz, nie? Że wiecie, no nie każdy to ogarnia, no dostaje więcej i tak dalej. No nie wszyscy chodzą tam do sklepów, załatwiają i takie różne rzeczy. A na początku 90. jakie miliony się dostawało? No właśnie, nie? Także niestety Polakom trzeba ekonomię tłumaczyć z tego poziomu, bo wielu nie rozumie, że PiS nas okrada, socjaliści nas okradają i że my nie mamy więcej w koszyku, to kazanie mówiłem w niedzielę o tym trochę też, tak inny aspekt, ale polecam, ale 2% to tak minimum mamy mniej w koszyku. Mimo, że w portfelu mamy grubiej, to w koszyku siła nabywcza spada. Ciągle mniej zarabiasz, inaczej mówiąc. Minimum, a średnio. W statystykach Głównego Urzędu. To tam zawsze jakieś... A co dopiero, tak. Ale jeszcze, jeżeli mogę, to nawet z tym 500+, przecież to miał być program, który miał zwiększyć dzietność. No i teraz wiemy, że nie zadziałał, więc to chyba nie o to chodziło jednak rzeczywiście. No, tu pan profesor mówił o tym, że no, rzeczywiście najbiedniejsi zostali zauważeni wreszcie, ale mówię, ale to i tak problemów nie rozwiązuje, bo dalej Polacy wcale więcej dzieci nie mają. Jak już dzisiaj jest chyba jasne z naszego programu, a jak ktoś nie, to niech się wybierze do Francji, sama dzietność nie wystarczy. No tam dzietność akurat dobrze im idzie. To trzeba jeszcze wychować. No właśnie. A za 500+ nie wychowasz. Nie? Czyli rodzice powinni nie tam, że będą mieć 500 czy 800 zł podejmować decyzje rozrodcze, nie?
tylko że chcą z miłości mieć potomstwo, wychować je dla Boga, tak jak czytaliśmy, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom i tak dalej, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi, nie? Rozumiejąc wolę Boga w tym obszarze. Oczywiście można dołożyć swoje, na przykład ktoś patriotycznie, nie? Żeby Polska miała więcej obywateli. Ktoś mówi, a żebym miał na starość zabezpieczenie. To wszystko prawda i dobre motywacje, nie? A nie 500+. 500+, to ja nie wiem, no kto by za 500+ chciał mieć dziecko, no. A za 800? Za 800? Za 800, no to pomyśl, Darek. Ale to takie, pan profesor powiedział takie... No Jarosława i 800+ nie przekonało. No i... Powiedział takie, no, przerażające słowo, że przestaliśmy wychowywać. Tak, to jest piękne. Znaczy, w sensie piękne, że to mówi dzisiaj polski naukowiec. Bo kiedy ty to mówiłaś w kampaniach wyborczych, tam powiedzmy, nie wiem, 2000, który przypomnę, 14, 9 niech będzie, nie? Dawno, dawno temu Ania tam do Europarlamentu wtedy startowała, to chcieli ci dzieci odebrać. Tak. Chcieli ci za to dzieci odebrać. No, to było za platformę. Że ty no. Powiedziałeś, że przestałaś wychowywać dzieci. To sobie, nie. Nie, chyba jednak tego nie. Dziwili się, skąd takie dobrze wychowane dzieci. A jak się dowiedziały, że w protestanckiej rodzinie, to już nie, no zabrać, absolutnie, no sekta, o, dla Boga, no tak, katolickie kuratorium w Lublinie. Tak, pani z kulu, wychowane na kulu. Tak, panie zalecały nam dzieci oddać do dobrej szkoły. Ja pytałam, no do której? No na przykład są bardzo dobre katolickie szkoły. No, dosłownie wprost, tak. A, no zostało mi powiedziane. Robiliśmy pikietę. Oczywiście to nic nie pomogło tym kobitkom, nie? Takie nazwę je ładnie. Trzeba było sobie radzić inaczej. Jak chcecie, no to też pomagamy rodzicom edukującym domowo. Piszcie, Ania postara się w miarę swoich możliwości w jakiś sposób no, poradzić wam, czy do odpowiednich ustaw, przepisów, czy do poradni odpowiednich wysłać. Nie? Kontakt kontakt@idzpodprat.pl. Pomagamy edukującym domowo już od 20. No prawie, no, tak. Jakoś tak. I dobrze nam idzie, bo zobaczcie, Polska idzie w tym kierunku naprawdę na masową skalę już dzisiaj. A w naszej sądzie widzowie głosują, jakie wyciągniemy wnioski z rewolucji dwunastolatków na YouTubie i na Twitterze i wyniki tradycyjne wychowanie 34% wygrywa, że takie będą wnioski, ale tuż za nim nic się nie zmieni. Też 1/3 i... Totalna kontrola, chip 27%, inne zdanie ma 6% głosujących. Nie no, bo znaleźliśmy się rzeczywiście już w przededniu jakiegoś ogromnego zakrętu. Tu pan profesor powiedział, że on według niego to cywilizacja upadnie, ta, która właśnie została przez tych lewaków 68 roku, bo to jest ich projekt, to jest komunistyczny projekt 68 roku, no i on dzisiaj, że tak powiem, święci triumfy, że on musi upaść, nie? Ale że na gruzach tej upadłej cywilizacji da się jeszcze zbudować no, tradycyjne, normalne społeczeństwo, zaczynając od tych wysp, nie? Bardzo mi się to spodobało. Niestety w tle jest ten wariant, który wybrało 27 osób, bo myślę, że ci... 27, przepraszam, procent. Ci, którzy spowodowali zniszczenie moralne społeczeństwa Zachodu, oderwanie od Biblii, od Boga, od rodziny, no to oni mają ten plan, że doprowadzi do takiego chaosu, żeby każdy z każdym się naparzał i żeby tylko totalna kontrola, czyli chipowanie ludzi, zadziałało, żeby ten, wiecie, masy ludzkie napuszczone na siebie, palące, mordujące, gwałcące, żeby zaprowadzić jakiś porządek, to trzeba będzie każdego zaczipować. I taki obraz diabolicznego państwa przedstawiony jest w Biblii. Ale tu dobra nowina. Póki są chrześcijanie, czyli ci, którzy swoje życie oddali Jezusowi Chrystusowi, którzy zrozumieli, że sami z siebie się nie naprawią, nie wyciągnął się z bagna jak Baron Münchhausen sami za włosy, nie? Jeśli jesteśmy zepsuci, sami się nie naprawimy, nie? Nawet sztuczna inteligencja, no to ona się od nas uczy, nie? Ostatnio tam dyrygowała tego, no, że cienkie to i to dyrektyw, nie? Także
Ci, którzy uznali. Trochę, dyrygent parę, trochę się uczy, 10 lat, no, ona dopiero zaczyna. No to ty myślisz, że za kilkadziesiąt lat będzie lepiej dyrygent. No dobra, no zobaczymy, jak ten świat pójdzie dalej. I profesor Zybertowicz, też my go wspomnieli, on też widzi z pozycji socjologa te w książce Samobójstwo oświecenia, też widzi, dokąd świat zmierza. Ja powiedziałem, no, panie profesorze, my, pastorzy, jesteśmy lepsi od was, socjologów, bo my ten obraz upadku cywilizacji zachodniej to już od, nie wiem, 50 lat mniej więcej głosimy, dokąd to zmierza, a wy dopiero tak od kilkunastu, nie? Także, no, ale to możecie też ten wywiad sobie zobaczyć na naszym kanale. Jest nadzieja w ludziach, którzy będą żyli dla wartości, szczególnie dla wartości najwyższej, dla Boga. I to jest nadzieja ludzkości. I tam pan profesor, no tam napisał, nie? Tam ze 500 stron, a na koniec cała nadzieja, całe przetrwanie cywilizacji, to, że odpowiednia liczba chrześcijan, którzy naprawdę traktują Biblię jako słowo Boga, że oni dadzą zaczyn dla uratowania cywilizacji. Zobaczcie, no tu ze wszystkich stron macie tę samą diagnozę. Także ci z was, którzy jeszcze, że tak powiem, jakoś tak sceptycznie patrzą na to, co my mówimy, zobacz, nieduże, cienkie, małe, to jest słowo Jezusa Chrystusa, Nowy Testament. Weź przeczytaj sobie. I wtedy zapraszam do kontaktu, podyskutujmy o tym, czy to rzeczywiście jest odpowiedź na wszystkie bolączki dzisiejszego świata. Wyślemy ci oczywiście bezpłatnie ten egzemplarz, płacisz za koszt wysyłki tylko. A czy profesor Zybertowicz powiedział, jaka to odpowiednia liczba? No nie. A, nie wiadomo. Z historii i troszeczkę z badań socjologicznych wiemy, że 2% ludzi, jeśli się pojawi, zdeterminowani, tylko to muszą być zdeterminowani ludzie, to oni potrafią zmienić całe społeczeństwo. Czy przynajmniej rozpocząć zmianę, nie? No bo to później te 2% musi przyrastać, nie? I tam gdzieś przy około 20% no, już jest zmiana taka jakościowa, że państwo się zmienia, społeczeństwo i państwo się zmieniają. Ale ten cel podstawowy, żeby rozpoczęła się zmiana całego społeczeństwa, to jest 2%. My jesteśmy poniżej 1 jeszcze. Czyli tak. Ale w Polsce dynamicznie przyrasta. No delikatnie licząc, to ponad 500 000 by trzeba. Trzeba by ewangelicznych chrześcijan, takich sporo zdeterminowanych, nie tylko nominalnych. A jeszcze po drugiej stronie też są zdeterminowani. Ale nie tak. Przeciwnicy. Ale nie tak, bo nasza determinacja jest innego rodzaju. Przeciwnicy dobra no, są motywowani przez piekło, nie? A my swoje życie składamy u stóp Jezusa Chrystusa. I to nawet tak troszkę może górnolotnie, ale apostoł Paweł, opisując już swoje życie, to mówi, to już nie jest moje życie, to nie ja, to Chrystus we mnie. Nadzieja chwały i zwycięstwa. A jeszcze wasze komentarze. Józef, bezstresowe wychowanie. Na to odpowiedź Beata. To nie jest bezstresowe wychowanie, to jest klasyczne opuszczenie i brak czasu dla dzieci, czyli samopas. Tak. Ulica chowa. I tak. Dariusz, wychowanie na ulicy dzisiaj różni się trochę od tego, co my znamy. Dzisiaj dzieciak może zarobić 1000 euro w jeden dzień, więc stać go na jedzenie, nawet na mieszkanie, więc nie potrzebują rodziców i ich stresującego wychowania. Druga sprawa jest taka, że na Zachodzie więzienie nie jest niczym strasznym, wręcz przeciwnie. Wychodzisz z pierdla i masz mnóstwo, w cudzysłowie, ofert pracy za 1000 euro dziennie. W jakimś tam gangu i tak dalej. No nie? Tak. No wiecie, no to mamy zadanie. Kto ma dzieci, to niech się bierze za wychowanie, nie? No a kto nie ma, to też wie, co robić. Józef jeszcze. Kilka lat temu były zamieszki w Londynie. Palone, rabowane sklepy, ataki na policję. Ogłoszenie decyzji zabrania benefitów rodzinom rozpoznanych demonstrantów wygasiła protesty w jeden dzień. Czyli zobaczcie, nie jest to takie trudne, nie? Nie jest to takie trudne. Tylko, że to, no, musieli jeszcze mieć jakieś zdyscyplinowane troszeczkę te rodziny, nie? Tam jeszcze, zresztą, no, tradycja tych kultur jest raczej silnie rodzinna, nie? Także oni te dzieci, no, tak wychowują. Te dzieci nie są źle wychowane, nie? One są wychowane zgodnie z tamtą kulturą. Tylko, że tu mają bezkarność, nie? K.
Krystyna, prawdopodobnie tą bezmyślną masą ludzką sterują służby specjalne. Trwa planowe niszczenie Europy i ogólnie Zachodu przez nasyłanie nachodźców, brak wartości chrześcijańskich, ochronę klimatu i tym podobne. No fajnie, ale kto steruje służbami specjalnymi? Tymi złymi, nie? No bo powiedzmy, że są też dobre służby specjalne. No to już tak zostawimy was z tym pytaniem. No bo tak wszystko kosmici, wszystko tam służby specjalne, no to fajnie tak powiedzieć, a ja bym jeszcze zadał pogłębione pytanie. Może i sterują, nie? Ale kto steruje sterującymi? Kto steruje sterującymi? To pytanie pozostawimy. Dziękujemy wam za dzisiaj, za uwagę, za komentarze, za wsparcie. Dziś o 17 jeszcze serwis informacyjny, a o 18 dogrywka. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Telefony zaraz wyświetlą się na ekranie, pod które możecie dzwonić, by skontaktować się z nami, i e-mail już wspomniany, także w sprawach edukacji domowej. Dziś w studiu byli Anna Kopeć, wydawca i jednocześnie występująca, brawo. Podwójnej roli. Edukatorka domowa, czy nauczycielka domowa jest lepiej? Mama po prostu. Tak, po prostu. I pastor Paweł Chojecki. Jeszcze tylko zapytam, a czy uda się ten nasz film z Ameryki zrobić dzisiaj, nie wiecie? Tak, będzie. Czyli dziś o 18:00 film z Ameryki. To podsumowanie naszej dwutygodniowej wyprawy roboczej. Zobaczycie, cośmy tam robili. Film szczególnie polecam, już go widziałem w wersji tej przedpremierowej. No, ja w tym uczestniczyłem, to wiecie, jak się tam ogląda film, w którym się uczestniczyło, to inaczej, nie? Ale wyście nie uczestniczyli, to możecie zachęcić, bo wczoraj widzieliśmy wersję przedpremierową. To zachęcamy wszystkich. Tak cię bardzo, bardzo ciekawe i poruszające rzeczy, no, których też tak troszkę od kuchni, bo tak pastor już nieraz opowiada, no było to w Ameryce, tamto, a tu możecie po prostu zobaczyć, kto tam był, co robił, przeżyć mówił, to. I zarazić się entuzjazmem. Ja myślę, amen, amen. Który tam widać, bije. Fajnie, profesor Jędrzejko też widzi, że no tu ta komuna i kato komuna no tak ma problem z nami, nie? No bo my mamy nadzieję i źródło tego entuzjazmu, motywacji i tak dalej, poza ich możliwościami oddziaływania, nie? Gdyby to była kasa, gdyby to były jakieś profity, stołki, kariera i tak dalej, no to że oni z takimi ludźmi umieją gadać i każdego tam próbują, że tak powiem, zdeprawować, no a z nami mają problem, no. Wszystko wina wiecie kogo. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd, także bardzo. Ojciec i dziadek. Ale nie ojciec, bo tu, wiesz, nie w tym, jakby to powiedzieć. Nie ojciec dyrektor, nie ojciec no redaktor. No właśnie, bo ale tu pan Poncyliusz, po prostu. Jakiś ojciec dyrektor. No, chcesz mnie dalej obrażać, proszę bardzo, albo żebyś się z pytaniem zmierzył. Po prostu tata swoich własnych dzieci. Tak. To swoją własną żoną. Także dziękuję wam bardzo dzisiaj. Dziękuję państwu i zapraszam na 17 i na 18. Do zobaczenia.